Dzień dobry, witam Was kochani z chwilowym opóźnieniem, ale oczywiście mam nadzieję, że mnie będzie słychać, dlatego że popsuły mi się słuchawki. Jeszcze dzisiaj sprawdzałyśmy z Kamilą, czy działają. Wszystko było ok, teraz chcę się do Was podłączyć i niestety nie działają, drugie też nie działają, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Jak coś, to się przybliżę, żebyście dobrze słyszeli. I teraz tak, zaraz poprosimy, żeby Kamila... Kamila, kliknij dołącz, poproszę Cię. O, jest i Kamila. Dobra. Dzisiaj wraz z Kamilą będziemy, która będzie moim gościem, będziemy, poczekajcie, rozmawiać o zakupie od dewelopera. O, cześć! Cześć! Słyszysz mnie dobrze? Słyszę Cię dobrze, tylko muszę sobie tutaj ustawić jeszcze wszystko. Ja też. Widzisz, nie mam słuchawek, jak widzicie wszyscy, już powiedziałam, ty nie wiem, czy słyszałaś. Oczywiście uszkodziły mi się słuchawki 5 minut przed wejściem na live, więc nie można się nudzić. Tak, nie można się nudzić, a wszystko było sprawdzane. Więc tak. No, ja na przykład nie lubię w słuchawkach bardzo, bo no, niekomfortowo się czuję, ale w takim przypadku, no właśnie nigdy nie noszę na co dzień, tylko do takich spotkań. Okej, to słuchajcie, powoli się zbieracie. Bardzo miło nam was witać. Jeżeli jeszcze nie znacie Kamili, Kamila, mam prośbę na początek, powiedz kilka słów o sobie. Mam na imię Kamila. Mogę oczywiście wyjaśnić, kim jestem. Na co dzień zajmuję się odbiorami technicznymi nieruchomości deweloperskich, czyli gdy klient kupuje nieruchomość od dewelopera i deweloper go później wzywa. O, jesteś, się mnie jesteś, wyrzuciło, jesteś. Nie wiem dlaczego. Jest, spokojnie. Otóż zajmujesz się odbiorami technicznymi od dewelopera i potem już ja nie słyszałam bynajmniej. Okej, to już powtarzam. Gdy klient dostanie zaproszenie od dewelopera, żeby odebrał klucz od swojej nieruchomości, która została wybudowana, no to wtedy ja pomagam takiemu klientowi, żeby sprawdzić stan techniczny nieruchomości, czyli czy deweloper wybudował wszystko zgodnie z warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym i ustaleniami, które zawarł w umowie deweloperskiej z klientem. Więc jestem taką pomocą techniczną. Super. I właśnie dlatego zaprosiłam Kamilę dzisiaj na live, żeby właśnie Wam powiedziała, na co zwrócić uwagę, kiedy odbieracie mieszkanie od, czy nieruchomość od dewelopera, co może się wydarzyć i jak temu zapobiec, no i z jakich usług skorzystać, tak jak właśnie czym zajmuje się Kamila, no i oczywiście, żebyście się z nią kontaktowali, jak potrzebujecie kogoś do odbioru technicznego, czy to jest domu, czy mieszkania. Na początek ważna informacja. Ja pracuję tylko w Łodzi i u mnie z terminami jest kiepsko, ale jak wejdziecie na moją stronę, w bio jest adres strony internetowej i tam wejdziecie w zakładkę specjaliści, to polecam specjalistów od odbiorów technicznych z całej Polski, więc dla osób, które nie są z Łodzi, to jest taka ważna informacja. Tak. Ale zawsze możecie z nami rozmawiać, możecie się pytać, tak samo jak do mnie, możecie się kontaktować. W ogóle może jeszcze powiemy, skąd się znamy, bo my się poznałyśmy na inwestorkach, chyba z 3 lata temu, już nawet nie wiem, ten czas tak leci. I zobaczcie, jak wchodzicie na takie konferencje, jak inwestorki i tak dalej, to poznaje się super ludzi, z którymi się współpracuje, tak jak właśnie Kamila. Więc bardzo, bardzo mi miło. Tutaj warto powiedzieć, że to są inwestorki, które zajmują się w ogóle branżą nieruchomościową i projektują, i są inżynierami, pośrednikami, fotografami, więc to jest super grupa dziewczyn, które po prostu spotykają się od czasu do czasu i naprawdę wiele ciekawych znajomości można tam zawrzeć. I bardzo dziękuję Monika za zaproszenie. Ja również dziękuję. Słuchajcie, jeszcze na początek Wam powiem, zanim zacznę, bo mam kilka pytań do Kamili. Poprosimy, żeby je rozwinęła. To są pytania między innymi od Was. Jak macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, a Kamila na nie odpowie na koniec. Okej. Okay. Postaram się. Jasne. Dobra, to może zacznijmy od takiego pytania. Dlaczego w ogóle deweloper według Ciebie dopuszcza do takich usterek, w ogóle do usterek, tak? To jest akurat taki trudny temat. Bo wiadomo, że u każdego dewelopera może być to spowodowane czymś innym, ale w większości jest to problem, myślę, że jak w wielu branżach tym, że są braki kadrowe na budowie.
Jest kilku inżynierów, którzy nadzorują budowę, którzy odbierają pracę, ale wiadomo, że te budowy idą bardzo szybko. W ogóle nie ma czasu na nic nie czekamy, tylko budujemy w szalonym tempie. No i niestety z tego wynika, z tego pośpiechu i braków kadrowych wynikają wszystkie te błędy, bo bardzo często się zdarza, że nawet przed odbiorem technicznym tej nieruchomości, na którą deweloper zaprasza już klienta, że jest gotowa, no to niestety nikt tam nie był wcześniej i nie przyszedł się, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze można było naprawić, bo po prostu nie ma na to czasu, bo już trzeba budować i nadzorować kolejny etap. Więc po pierwsze braki kadrowe i po drugie właśnie to szybkie tempo, że nie ma czasu nic zrobić, tylko wszystko jest na wariata. Okej, czyli tak naprawdę z tego, co powiedziałaś, wynika, że tak naprawdę chodzi o pieniądze, tak? Bo tu jest czas w budowie, dodatkowo braki kadrowe, no bo jednak trzeba wydać pieniądze na zatrudnienie, a wiemy, że ciężko jest o dobrych specjalistów, bo potem mamy programy usterka, tak? Tak, prawda, zgadza się. Niestety, ale wydaje mi się, że to jest problem wielu branż, tylko że tutaj to widać i tutaj są olbrzymie pieniądze też i kredyty ludzi na wiele lat, więc taki odbiór techniczny i te usterki, które są znalezione podczas odbioru technicznego, no są tym bardziej przykre, że to są tak duże pieniądze i taka duża inwestycja, że chcemy kupić nowy produkt, a tutaj się okazuje, że no jest nowy, ale z usterkami i z jakimiś wadami niestety. No i właśnie, i z tym jest powiązane kolejne pytanie z tym, co powiedziałaś, z tym, że wydajemy dużo pieniędzy i to są nasze pieniądze, wiemy, że to są ciężko albo zarobione, albo z kredytu, albo jeszcze z innych, czy ktoś nam pożyczył i tak dalej, to na jakim etapie według Ciebie powinniśmy, że tak powiem, dać do zrozumienia deweloperowi, że my nie jesteśmy laikami, że my laikami oczywiście jesteśmy, ale on nie musi tego wiedzieć, że po prostu że mamy wspominać o ewentualnych usterkach, tak, żeby on wiedział, że nie będzie z nami łatwo, tak to nazwijmy, tak, kolokwialnie. Już mówię. Tak naprawdę, z racji tego, że mam też doświadczenie na budowie, bo pracowałam u deweloperów, tak zaczęła się w ogóle moja kariera z odbiorami technicznymi, tak, zgadza się. To niestety bardzo często jest tak, że z racji tego właśnie, że nie ma na nic czasu i wiadomo, że ten proces trwa i nie możemy słuchać i realizować uwag klientów, to tak, po pierwsze, budowa zazwyczaj nie ma kontaktu z klientem, tylko ten przedstawiciel handlowy, który sprzedaje nam nieruchomość. Po drugie, trzeba poczekać do dnia odbioru technicznego, bo czasami zdarzy się tak, że my zgłosimy coś, bo widzieliśmy na dniach otwartych jakąś usterkę albo gdzieś z zewnątrz widzieliśmy, bo sobie zaglądamy przez spot i patrzymy, jak buduje się nasza nieruchomość i coś zgłaszamy mailowo, no to faktycznie, deweloper jak ma czas, jak pracownicy mają czas, to mogą ewentualnie zwrócić na to uwagę i zrobić to przed odbiorem technicznym, ale to ten dzień odbioru technicznego jest właśnie po to, żeby zgłosić wszystkie usterki, wszystkie wady, wszystkie uwagi, zadać wszystkie pytania, bo to jest taki formalny dokument, taki protokół z odbioru technicznego, to jest formalny dokument, który później niesie ze sobą różnego rodzaju konsekwencje, bo deweloper też musi odpowiedzieć na ten protokół w ciągu 14 dni, później w ciągu 30 dni naprawić te wszystkie zgłoszone usterki, zaakceptowane oczywiście usterki. I tak naprawdę jak zgłosimy coś wcześniej, to nie musi nawet czytać tego maila. No fajnie by jakby odpowiedział i zrobił, ale nie ma obowiązku, nic go po prostu nie zobowiązuje do tego, żeby on miał naprawić wcześniej te usterki przed odbiorem technicznym. Więc czekamy do dnia odbioru. Czekamy do dnia odbioru. Okej. Niestety. Ale słuchajcie, ja dziękuję bardzo, że dołączacie. Jeszcze. Tak, to zaraz powiesz, natomiast chciałam powiedzieć tym, co dołączają, że bardzo mi miło, że dołączacie do nas. I jeszcze raz przypomnę, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Kamila na koniec odpowie. Już jesteś zobligowana. Albo się rozłączę, powiem, że mam problem z internetem. Internet, tak. Tak. A powiedz tą jedną rzecz, którą chciałaś powiedzieć, a ja akurat zaczęłam mówić. Nie, chyba może później dojdziemy do tego, bo już nawet nie pamiętam. Okej, okay, a teraz mam takie pytanie. Czy deweloper musi naprawić usterki? Czy on może, że tak powiem, nie chcieć tego zrobić, albo może zrobić na przykład źle i co dalej? Bo tak naprawdę my się na tym nie znamy, tak? Dobrze, to będzie dłuższy troszeczkę temat i tej potrzeba rozwinięcia. Jeżeli chodzi o usterki, to jeżeli one są zasadne, czyli na podstawie warunków technicznych właśnie wybranych zagadnień z prawa budowlanego, ze standardu deweloperskiego, jeżeli one są zasadne, to deweloper musi je naprawić. I tutaj taki dokument, o którym już zdążyłam powiedzieć na story, bo akurat się przygotowałam, taki dokument, który zabezpiecza klientów właśnie w takich sytuacjach, jak deweloper nie chce
naprawić jakieś usterki, bo mówi, bo nie, jak chcesz, to idź ze mną do sądu, czasami możesz tak skończyć, ale żeby mieć świadomość, że deweloper ma taki obowiązek, to wszystkie dewelopera obowiązki są zawarte w potocznie nazwanej ustawie deweloperskiej, czyli w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 roku. I tutaj jest napisane, że klient przed przeniesieniem własności, czyli przed tym aktem ostatecznym, ma prawo i ma, w ogóle to jest obowiązek dewelopera, zaprosić klienta na odbiór techniczny, podczas którego klient zgłosi usterki do protokołu i właśnie wtedy deweloper ma te 14 dni na odpowiedź pisemną, że na przykład uwzględnia wszystkie te usterki i będą one naprawione, albo że odrzuca i jeżeli odrzuca, to też musi napisać dlaczego. Aha. I tutaj to jest wszystko napisane w tej ustawie, więc to nie są jakieś wymysły ustalenia jednego dewelopera, tylko każdy deweloper musi się trzymać tych zasad. I teraz jeżeli trzymają na przykład się. Deweloper... Zazwyczaj tak, chyba że to są jakieś patodeweloperzy. Okay, też znam na przykład jednego takiego dewelopera, który mówi, że on nie naprawia usterek, bo zatrudnia dwóch adwokatów na pełen etat, żeby chodzić z klientami do sądu w takich sprawach. No, ale to... Takie ma hobby, nie? No właśnie, ja się zastanawiam, jak to możliwe, ale naprawdę jest jeden taki deweloper, co jest bardzo przykre. Dlatego warto dowiadywać się, z jakim deweloperem mamy do czynienia przed zakupem nieruchomości. No i kontynuując ten temat jeszcze, to załóżmy, że deweloper, zgłosiliśmy te usterki do protokołu technicznego, deweloper odpisał w ciągu 14 dni, że naprawi wszystko, a jakby nie odpisał, bo klient też może nie dostać na przykład odpowiedzi, to jest taka cicha zgoda. I to jest też pełnowartościowe, że nie odpisał na protokół w ciągu 14 dni, ok, i cicha zgoda i on to naprawi. Czyli w przeciągu 30 dni nie naprawia tych usterek i co dalej, bo to jest ważny temat i to zazwyczaj wszystkich interesuje. Boże, tutaj się bawię słuchawką, mam nadzieję, że nic nie szeleści. Nie, nie, nie słychać. Poczekaj, bo Jola Bernacka wnętrza napisała, że może warto podać takiego dewelopera. Nie, niestety nie możemy z RODO. I nie, nie mogę podać. Nie. Ale zawsze można się zapytać, jak będziecie chcieli kupić, to można się skontaktować z Kamilą. Ona to jest, to nie jest łódzki deweloper, tylko... takie no właśnie. Choć na czy miasto pod Łodzią, o może tak. Ale więcej nic nie chcę mówić, bo nie chcę być posłana do sądu, jak wiemy już ma taką bogatą kadrę, więc lepiej nie zaczynać. Tak. A on lubi, więc tak. Tak, a on lubi, więc lepiej nie ryzykować. Wracając do tematu, to albo jest ta cicha zgoda na naprawienie, bo nie dostaliśmy odpowiedzi, albo w przeciągu 14 dni będzie ta odpowiedź i wtedy on musi w przeciągu 30 dni naprawić te usterki. No i przypadek, co w przypadku, jak on nie naprawia tych usterek? No to może tak być, że 30 dnia wysyła nam maila, że no niestety proces produkcji szyby trwa 8 tygodni i on naprawi tę szybę, wymieni tę szybę za 8 tygodni. To jest jak najbardziej w porządku, zrozumiałe, niestety nic nie możemy z tym zrobić, no też bądźmy ludźmi, wiemy, że niektóre procesy trwają trochę dłużej. Albo na przykład no teraz ktoś się rozchorował, był 2 tygodnie na urlopie, ale już w przyszłym tygodniu po tych 30 dniach, nie wiem, 35 dniu przyjdzie i naprawi te usterki i prosimy o cierpliwość. Wtedy w porządku. Ale jeżeli deweloper w ogóle zapomniał o naprawie naszej usterki, to my wtedy wyznaczamy mu nowy termin naprawienia tej usterki. To my go wyznaczamy. Piszemy, oczywiście pamiętamy, że wszystko mailowo i najlepiej w takie rzeczy, jak już widzimy, że deweloper jest oporny, załatwiać przez adwokata, przez kogoś, kto zna się na prawie i na przepisach i umie pisać tego typu pisma. No wtedy jest największa pewność, że deweloper się przejmie naszym wezwaniem, bo czasami jest tak, że jak sami piszemy wezwania, no to odbijamy się później z deweloperem pismami co 14 dni, no tak. A jak napisze adwokat, no to już ma większą moc taką prawną i też jak widzi deweloper, że to jest jednak od adwokata, to wie, że no nie będzie tak łatwo spławić klienta i nie naprawić usterki. Więc teraz jesteśmy w momencie, że my wzywamy dewelopera do naprawienia tej usterki i jeżeli deweloper znowu nie przyjdzie, nie naprawi, nie odezwie się, ma nas gdzieś, to my wtedy mamy prawo naprawić tę usterkę na koszt dewelopera. We własnym zakresie po prostu szukamy specjalisty, którym później wystawia fakturę i możemy zrobić refakturę na dewelopera. Tylko czy on ją zapłaci, czy trzeba będzie iść z nim do sądu, nie wiadomo. Ale to jest wszystko właśnie zapisane w tej ustawie deweloperskiej, że mamy prawo tak robić. Czyli tak naprawdę ktoś, kto chce kupić od dewelopera, też powinien się z jakimiś pierwszymi, może nie pierwszymi, kilkoma punktami zapoznać z ustawą. Oczywiście nikt nie przeczyta całej ustawy, ale chociaż ona jest naprawdę takim przystępnym językiem napisana i ona bardzo dużą przyjemność mi sprawia czytanie, bo po prostu pozwala później dyskutować z deweloperem. To poduszki na e-booka, nie, audiobooka. Tak. Już wymyśliłam ci pomysł na biznes. Widzisz, może nagram takiego, bo dużo osób mówi, że mam taki radiowy głos czasami, jak nagrywam rolki. Jak
się z takim spokojny. Tak, spokojny. Może nie teraz, bo na live'ach wiadomo, są emocje i jest trochę inaczej to wygląda, ale jak mówię spokojnie, to mogłabym taki audiobook nagrać. Jest. Do poduszki. Ale bardzo fajny dokument, polecam się z nim zapoznać każdemu, kto jest ciekawy, czy ma prawo, czy nie ma prawa i naprawdę dużo ważnych informacji cennych tam może znaleźć. Tak. Wiemy, że nam się nie chce czytać tak samo, jak podpisujemy jakieś umowy, czy to są kredytowe, czy cokolwiek, to ja bynajmniej rzadko czytam. Nawet ustawę, nawet umowę deweloperską, którą się podpisuje, klienci tego nie czytają, a tam jest tyle ważnych informacji, też zaraz powiem, co tam jest ważnego, żeby się uchronić przed niektórymi problemami. No to super, super, że powiesz, na pewno będzie to ciekawy temat dla wszystkich. Tak jak mówię, piszcie pytania, bo widzę, że one się pojawiają, ale to potem na koniec przeskroluję. Ja nie czytam żadnych pytań na ten moment, jestem w szale odpowiadania, więc może później wrócimy. Super, ty jest bądź w szale odpowiadania, ja będę kontrolować i damy radę. Dziękuję. Super, a powiedz mi, czy jest taka usterka, którą zauważyłaś, która się, powiedzmy, może nie za każdym razem, ale bardzo często pojawia się u dewelopera, kolejnego dewelopera, takie coś, co, że tak powiem, notorycznie się powtarza. Tak naprawdę budownictwo takie mieszkalne jest dosyć prostą dziedziną budownictwa, więc te nieruchomości mieszkalne są budowane w tych samych technologiach, z tych samych materiałów, więc są te same usterki cały czas. Jest lista, według której ja sprawdzam nieruchomość i te usterki się cały czas powtarzają. Takie najbardziej typowe, których później już nie możemy zgłosić na pewno, to są wszystkie uszkodzenia mechaniczne. Czyli jeżeli coś znajdziemy w późniejszym terminie, i my tam nie ingerowaliśmy w ten punkt, no to w porządku, deweloper i tak ma obowiązek to naprawić. Będzie ciężej to wyegzekwować niż na odbiorze technicznym, no bo wiadomo, że tutaj są zasady z tej ustawy deweloperskiej, ale i tak deweloper ma obowiązek naprawić te rzeczy. Ale jeżeli nie zgłosimy czegoś, co jest usterką, kurczę, tutaj też zaczęłam czytać, dobra, nie czytam jednak, później będę czytać. Ja wiem, bo to nie można się skupić, dwóch rzeczek, też się przestałam czytać, to znaczy widzę, ale nie czytam i nie zapisuję potem. Dobrze, to później, dobra, wracamy do tematu, przepraszam. Nie, w ogóle spokojnie. Te komentarze, teraz ich nie mogę schować, nie, o, teraz schowałam, dobra. A, wiesz, bo to jest super, bo po prostu bardzo fajnie, bardzo dziękujemy, że zadajecie pytania, bo to świadczy, że ten temat Wam się podoba. I jeszcze było jedno pytanie, na które odpowiem, czy live będzie zapisany? Tak, będzie zapisane, więc będziecie mogli go na spokojnie obejrzeć i jeszcze raz wysłuchać, a to są bardzo ważne, jak widzicie, i bardzo ciekawe rzeczy, o których mówi Kamila. Więc proszę bardzo. Wracam do tematu, czyli podczas odbioru technicznego bardzo ważne jest, żebyśmy wpisali do protokołu wszystkie usterki wykonane mechanicznie, czyli uszkodzenia stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, grzejników, jakieś rysy, pęknięcia, bo to wszystko deweloper z łatwością będzie mógł później odrzucić, bo powie, że my to zrobiliśmy, my porysowaliśmy szybę, czy nasz wykonawca, nikogo już to później nie będzie interesować, czy my to zrobiliśmy, czy tak było już przed odbiorem, ale jak na odbiorze tego nie wychwycimy, nie znajdziemy, no to później deweloper nam tego nie naprawi. Aha. Więc tutaj jest bardzo ważna uwaga, żeby takie mechaniczne usterki zgłaszać i naprawdę się przyjrzeć dokładnie tym rzeczom, które później deweloper będzie mógł odrzucić i nie naprawi nam tego. Ale takie typowe, no to braki kątów, braki pionów, płaszczyzn, jakieś... co jeszcze? No często się zdarza niestety wilgoć w nieruchomości, jakiś grzyb, co jeszcze, jakieś niezgodności ze standardem albo niezgodności z rzutami branżowymi, właśnie te zarysowania na oknach, na ramach, uszkodzenie mechaniczne drzwi, jakieś braki regulacji, naprawdę dużo jest takich standardowych usterek, zamiast są wszystko standardowe usterki, które widzę codziennie, więc czy tam jakieś pomijane balustrady, czy jakieś powykruszone płyty balkonowe, naprawdę sporo jest takich usterek i dla mnie są wszystko typowe usterki. Więc aha, czyli powtarzające się, ale do zrobienia, tak? Tak rzadko kiedy się zdarza usterka taka, że jest ciężka do naprawy. Może częściej być jakaś kosztowna do naprawy, ale rzadko kiedy jest coś takiego, że nie da się naprawić danej usterki. Okay. A jak się nie da naprawić, to co? Jak się nie da naprawić i to jest taka usterka naprawdę poważna, no to my możemy odstąpić od umowy nawet, jeżeli to jest aż tak poważne. Tylko czy naprawdę się tego nie da naprawić? Bo ja, jak tak sobie myślę, to chyba widziałam takich magików, co wszystko naprawiają. Naprawdę tak poważne rzeczy naprawiają. Teraz można, nie? Naprawdę. Kiedyś było podnoszenie całego bliźniaka, całego budynku, bo było coś nie tak z fundamentami. Naprawdę zdarzają się takie rzeczy. I podnieśli cały budynek do góry. Tak, bo okazało się, że tam klient się wprowadził, wykończył w ogóle wszystko. I
tak widział na listwach przypodłogowych, że coś jest nie tak w ogóle i tam się coś opada, w ogóle coś się zapadło. No i to był naprawdę gruby temat, bardzo kosztowny, tak samo izolacja pionowa, pozioma czy drenaże wokół budynków, no to już są takie poważniejsze tematy, droższe po prostu w naprawie. No bo taką szybę, no to co, zamawiamy kilka stówek i będzie wymienione. Tak, a takie poważne usterki, no to... Czyli tak naprawdę takiemu deweloperowi i w sumie każdemu z nas, jak budujemy nieruchomość, dom przeważnie, tak, to opłacałoby się lepiej zrobić od początku dobrze i ponieść niższe koszty. Oczywiście na początku będą wyższe, ale niż potem tak jak znosi cały budynek. Tak. Ja nawet nie chcę myśleć, jakie to są koszty, tak? A no, jaka logistyka w ogóle, więc... No, zgadza się. Nawet to łączy się z tym, że trzeba klientom znaleźć mieszkanie zastępcze na miesiąc, załóżmy, bo prace trwają miesiąc. Tak samo jest przy załóżmy jakiejś nieszczelności. Możemy porozmawiać później o takich największych usterkach albo najbardziej kosztownych. Moi znajomi mieli taką sytuację w mieszkaniu od dewelopera, już tam nie wiem ile mieszkają, ale teraz w zeszłym roku właśnie wynajmowali mieszkanie, dlatego że w łazience pękło, coś w ścianie pękło, po prostu okazało się, że wszystko jest mokre, no i musieli się wyprowadzić chyba na 2 miesiące. A czy to była wina dewelopera, wykonawców dewelopera? Tak, no to deweloper też powinien im zapłacić za to mieszkanie, które wynajmowali. On im załatwił, bo miał już takie gotowe. Okay. Przygotowany był na takie sytuacje. Okay. Nie pamiętam, jak bardziej mu się tak opłaca. Ale skoro miał takie mieszkanie, no, i to takie fajne dwupoziomowe mieszkanie, śmiali się, że lepsze mieszkanie niż to, w którym mieszkali, bo dwupoziomowe i tak dalej. Więc myślę, że może był przygotowany, albo po prostu miał takie mieszkanie. Tak, przypadek na pewno. Tak, pewnie przypadek, śmiejemy się. Nie wiesz, oczywiście. Miejmy nadzieję, tak liczymy na to, że to jest żart. Tak, oczywiście. Nie wiadomo. Nie, pamiętajcie, że deweloperzy to też są fajne osoby, robiące poprawnie. Każdemu się może zdarzyć, bo nie generalizujmy. Tak. Kiedyś było zupełnie inaczej, myślę, i teraz jest inaczej, więc pamiętajcie, że deweloperzy też starają się robić, żeby było wszystko poprawnie, bo im się po prostu nie mają czasu na te naprawy, to nie są koszty, oni to naprawdę wszystko wrzucają w tabelkę i ma się to im spinać. Jeżeli mieliby się bawić teraz te wszystkie poprawy i tak dalej robić, to pamiętajcie, że im by się to nie spinało, to nie o to chodzi, bo oni budują dla pieniędzy, no każdy to robi dla pieniędzy, więc no charytatywnie tego nie robią, albo żeby za chwilę poprawiać, więc... Naprawdę też znam wielu dobrych deweloperów, znam mega w porządku, bo tak naprawdę ci duzi deweloperzy, oni nie budują jednej nieruchomości, tylko oni budują... jedną inwestycję, drugą, trzecią i dbają też o to swoją nazwę, o to swoje imię, żeby jednak ludzie dobrze o nich mówili, no bo wiedzą, że to później ma odbicie w sprzedaży następnych inwestycji deweloperskich. Dokładnie. Więc muszą dbać. Dokładnie. Czasem chcą też dbać. No każdy, kto ma interes, raczej w większości chce o niego dbać i chce, żeby klienci byli zadowoleni. Chyba, że ktoś jest pato przedsiębiorcą. Pamiętajmy, że dobra opinia bardzo ciężko jest zapracować na dobrą. Nawet my wiemy w naszej branży, tak? Ja raczej w nieruchomościach jako pośrednik, ty jako odbiór techniczny. Na dobrą opinię bardzo ciężko się pracuje, na złą bardzo prosto. Tak, każdy napisze złą opinię, a dobrą naprawdę trzeba zrobić kawał dobrej roboty, żeby ktoś napisał dobrą opinię. A na złej wystarczy jakiś zły humor klienta albo już. Jakaś mała, tak, niedociągnięcie i już jest negatywna opinia. No, tak to niestety wygląda. Tak bywa, dokładnie. Okej, no to tak płynnie przechodzimy do kolejnego pytania. Okay. I to będzie pytanie, czy deweloper może zrobić, muszę zerknąć na kartkę, cięższe ściany działowe niż przewiduje projekt i co zrobić, jeśli taki jest? I teraz tutaj to jest, troszeczkę mam za mało informacji, bo rozumiem, że to była prawdziwa sytuacja i to jest pytanie, które dostałaś od tak, osoby, to jest pytanie, które między innymi jedną z tych, które dostałam, tak. Nie wiedziałam, nie dopytałam. Ale no pewnie, bo tutaj to ty też wymaga, dokładnie wymaga też doświadczenia w tym zakresie. I teraz tak, rozumiem, że przychodzimy na odbiór techniczny i ściana miała mieć 12 cm, taka jest cieńsza. No, tak wiesz? To ważne pytanie. Czy na rzucie dołączonym do umowy deweloperskiej jest zaznaczona grubość ścian, albo czy w standardzie deweloperskim, czyli załączniku do umowy deweloperskiej, jest gdzieś napisane, że te ściany miały mieć 12 cm? Bo jeżeli tak jest, no to my możemy poprosić dewelopera o wykonanie tej ściany 12-centymetrowej i mamy do tego pełne prawo, bo tak umawialiśmy się w umowie. W naszej umowie deweloperskiej. Ale jeżeli na rzucie dołączonym do umowy deweloperskiej i w standardzie deweloperskim nigdzie nie ma takiej informacji, tylko na jakimś rzucie, o którym my poprosiliśmy, który nam ktoś gdzieś wysłał z budowy albo z działu sprzedaży,
no to nie możemy się ubiegać o zmianę tej szerokości. Albo może na przykład nie będzie nam nawet przeszkadzać, że ta ściana jest cieńsza, ale na przykład możemy poprosić jakąś rekompensatę za to. Możemy tak spróbować. Niektórzy deweloperzy nie chcą w ogóle dawać pieniędzy za jakieś niedociągnięcia, tylko wolą wszystko naprawić, a u tych mniejszych czasami da się dogadać i coś mogą zejść albo mogą dać jakieś pieniądze za to, żeby sobie we własnym zakresie to zmienić. Okay. Albo nie zmienić, tylko zaakceptować. Powiedz mi, już trochę rozmawiałyśmy na ten temat, mówiłaś o tym podnoszeniu całego budynku. A jakie były największe usterki, jakie spotkałaś? Jakie to były koszty? Jakie ty spotkałaś, tak? To znaczy, ja bardzo nie lubię jednej usterki, która jest bardzo problematyczna, czyli właśnie te nieszczelności na instalacji wodno-kanalizacyjnej, wodnej. Bo jeżeli jest taka usterka, to właśnie generuje bardzo duże pieniądze, bo wtedy właśnie wyprowadzamy się z mieszkania na miesiąc. Są robione odwierty, są wpuszczane takie maszyny, które pracują 24 na dobę, one są głośne, w mieszkaniu, w nieruchomości jest strasznie gorąco, więc tam się nie da mieszkać, nie da się w ogóle nic zrobić, to ciągnie kupę prądu na kilka tysięcy, same te maszyny kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, więc no, to są spore koszta. Kolejna rzecz, nie wiem, tak myślę sobie, no brak izolacji pionowej, poziomej wokół budynku, jakieś nieszczelności na instalacji, to już mówiłyśmy, jakieś wilgoć na wszystkich ścianach, bo też trzeba, jeżeli to jest okres zimowy i niezgrzany, trzeba wnieść nagrzewnice, osuszacze, pochłaniacze wilgoci, trzeba szlifować wszystkie ściany, żeby otworzyć pory, żeby ta woda miała szansę wyjść z tych ścian. Oczywiście tutaj mówimy w momencie, gdzie są mokre tynki, ale to nie jest spowodowane jakąś nieszczelnością gdzieś na dachu czy instalacyjnym, tylko po prostu ta woda, były położone tynki, no nie było cyrkulacji powietrza, te pory się zamknęły i ta woda tam utknęła w tych porach, więc tutaj trzeba było po prostu bardzo drobnoziarnistym z tym papierem przetrzeć te ściany i wtedy ta woda wyjdzie z tych porów, odparuje. Tylko że no wiadomo, żeby tak przeszlifować całe mieszkanie, żeby to zrobić tak, żeby nie zrobić fal Dunaju na ścianach, na sufitach, no to też nie jest takie proste. Okej, okay, ale to są takie. To tych specjalistów, bo jeszcze dopytam, bo ja na tym się nie znam, dlatego pytam Ciebie, takich specjalistów to załatwia deweloper, tak? Nie to, że my sami, chyba że powiedzmy jest sytuacja, ja mam taką, że muszę wyszlifować, tak jak mówisz, czy mam, nie wiem, wilgoć na ścianach, cokolwiek, to czy ja mogę sprowadzić swoich specjalistów, których znam i wiem, że są dobrzy, czy muszę skorzystać z tych dewelopera? Musisz skorzystać z tych od dewelopera, bo chyba, że dogadasz się inaczej z deweloperem. Pamiętajcie, że deweloper to też człowiek, tak jak mówiłyśmy, i czasami dla niego na rękę, że zrobimy coś we własnym zakresie, bo nie musi się martwić, nie musi zlecać tego, tylko my robimy we własnym zakresie i po prostu robimy refaktury na dewelopera, albo w ogóle wykonawca, nasz wykonawca robi fakturę na dewelopera, więc to jest super rozwiązanie. Trzeba rozmawiać i dyskutować. W większości chcą jednak naprawiać we własnym zakresie, bo mają już swoich ludzi, sprawdzone ekipy. Też na przykład często jest taki pracownik ogólnobudowlany na budowie, który robi różne naprawy wszelakie. Złota rączka. Po prostu do pani to wychodzi. Tak, złota rączka, więc sam robi co trzeba. Okej. Okay. To teraz takie trochę pytanie, do którego też już rozmawiałyśmy w związku z ustawą deweloperską. Nie wiem, czy będzie, że już w tym temacie powiedziałaś, czy może coś jeszcze dodasz. Co zrobić, jak uniknąć błędów i pułapek przy współpracy z deweloperem? Na co doradzałabyś zwrócić uwagę? Okej. Okay. Takiemu laikowi, na przykład jeżeli... mi, tak? Bo to, że się zajmuję sprzedażą nieruchomości, to znaczy, że się znam na odbiorach i na deweloperce, tak? Tak naprawdę bardzo ważna rzecz jest taka, że nie ma co aż tak bardzo bać się niektórych usterek. Czasami dostaję wiadomości od klientów, że są załamani, że nie wiedzą co robić, ale są jakieś typowe usterki, które w łatwy sposób można naprawić. Więc wszystko rozsądnie i ze spokojem i pamiętajcie, żeby rozmawiać z deweloperem i żeby od razu nie wymuszać krzykiem, agresją, szantażem. Bo po drugiej stronie też jest człowiek i bardzo dużo od niego zależy. Bo jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić dobrze, szybko, no to zrobi. A jeżeli się wkurzy na nas i po prostu no,
nie będzie mu się miło z nami współpracowało w tym temacie, w naprawianiu jego usterek, tego klienta, bo to po prostu będzie to przeciągał, będzie robił to byle jak, zrobi po najniższej linii, po prostu, żeby zrobić, odhaczyć i zapomnieć i mieć to gdzieś, więc tutaj musimy uważać, żeby po prostu rozmawiać i żeby to było w miłej atmosferze. Tak polecam, ze swojego doświadczenia. Zawsze staram się miło na początku zaczynać, wiadomo, że później jak deweloper jest bardzo oporny, no to też potrafię niestety być bardziej, nie wiem jak to, nie być niemiła, taka stanowcza może, niemiła, staram się nie być niemiła, tylko nie. Rozmawiać merytorycznie, ale faktycznie staram się wtedy bardziej stanowczo mówić, bo czasami się nie da inaczej, niestety, ale takim zabezpieczeniem dla nas jest na pewno czytanie umowy deweloperskiej i ważnego załącznika, ważnego punktu w umowie deweloperskiej, którym jest standard deweloperski, bo tam mamy bardzo dużo informacji, a wiem, że klienci naprawdę nie czytają, nie słuchają podczas aktu, do którego... Ojejku. Nie słuchają nawet notariusza, jak czyta akt. No to jest umowy. Nudne, powiedzmy sobie tak. Szczerze. Dokładnie. Się wyłączają po tam dwóch stronach. A tam jest naprawdę ważna informacja, dużo jest ważnych informacji, właśnie tego typu, że na przykład w naszym mieszkaniu nie będzie sprzętu elektrycznego, nie wiem, nie będzie tynków na sufitach, nie będzie tynków na ścianach, instalacja wodno-kanalizacyjna będzie uprowadzona na tynkowo, nie będzie płyty na balkonie, tylko będziemy musieli to zrobić we własnym zakresie, nie będzie wylewek, gdzie będziemy musieli je zrobić we własnym zakresie, instalacja wodno-kanalizacyjna będzie szła na tynkowo, chyba już to mówiłam. Tak, ale możliwe, powtórzę, bo często klienci są zdziwieni, tak. Że ta instalacja idzie na ścianie, a nie w ścianie, bo tutaj musimy już robić ściankę jakąś 10-centymetrową, przedściankę kartonowo-gipsową, żeby zakryć, żeby schować te rury, no bo ogólnie w dokumencie, który też deweloper przekazuje w instrukcji użytkowania, podczas odbioru technicznego przekazuje też deweloper taki dokument, z którym też się nigdy nie zapoznał, jest napisane, że jest zakaz wpływania się w ściany. I że jeżeli to jest ściana pomiędzy dwoma lokalami, więc pomiędzy na przykład naszą łazienką, a łazienką sąsiada, no to tutaj trzeba czasami uważać, żeby nie powstał jakiś problem akustyczny. No jest dużo takich aspektów, nie jest to bezpodstawne na pewno. No jeżeli to jest ściana na przykład do naszej sypialni, czy tam do korytarza, no to ja tam ryzykuję, w swoich nieruchomościach ryzykuję i się wpływam. Okay. Ale też jak są ściany jakieś nośne, tak, to lepiej tam nie ingerować za bardzo. Więc tutaj, a i to też jest właśnie napisane w ustawie. Tylko właśnie w instrukcji użytkowania, którą deweloper przekazuje klientowi, która jest bardzo ważnym dokumentem. Tak, to tutaj... pamiętajcie, czytajcie. Nawet jak jest nudne, to przeczytajcie do poduszki, ale przeczytajcie. Tak. Więc najważniejsza informacja to jest to właśnie, żeby czytać ten standard deweloperski, który zawsze jest załącznikiem do umowy deweloperskiej, bo tam jest dużo ważnych informacji, żebyśmy się nie zdziwili, że coś mamy, że czegoś nie mamy i tam właśnie dowiemy się na ten temat. Wszystko. Tak, pamiętajcie, TGG jako pośrednik chodzę z klientami na notarialnie, to jest dokładnie tak, jak powiedziałaś, klienci się po prostu wyłączają, bo te tematy są nudne, jeżeli to ma kilka albo kilkanaście stron, to jak czyta notariusz, to widzę po klientach, siedzą i w momencie... I mówię, o dobra, okej, to już jest ten moment, kiedy zaczęło się robić nudno, no, ale ja jestem od tego, żeby to wysłuchać, wiedzieć, że jest na pewno okej i jak coś to im przekazać, odpowiedzieć, ale jeżeli jesteście sami, no to musicie się niestety zmusić w tą godzinę czy dwie, zależy ile trwa akt, no to musicie się zmusić do przeczytania, do posłuchania dokładnie, zadawania pytań, to też się nie bójcie. No i tak jak powiedziała Kamila, czytajcie wszystkie dokumenty. Tak. I z doświadczenia zadawajcie wiem, pytania, macie teraz. Z doświadczenia wiem, że notariusze też się czasami potrafią pomylić. Ostatnio miałam taką sytuację, że miejsce postojowe, zewnętrzne w akcie przenoszącym własność, pani notariusz czyta, że jest na 23% VAT-ie, a okazało się, że powinien być na 8% VAT-ie. A tutaj była, jak to, dlaczego, jak to jest na fakturach w ogóle, jak to się stało? No, ktoś źle przekazał informacje i tam trzeba było zmienić udziały w działkach, bla, 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 więc akt się nie zakończył, musiałam przyjść
Za tydzień. Tak, bo po prostu adwokat się powinien. Dlatego notariusz, też przepraszam. Musicie, tak, notariusz, dlatego też właśnie to jest ważne, żeby słuchać, no bo to są wasze pieniądze, też pamiętajcie, a potem to poprawiać wszystko, chodzić, się załatwiać, to też nie jest łatwe, a jeżeli jeszcze notariusz ma na przykład jakieś inne terminy poustalane, a wam się śpieszy, no to robi się problem, tak? I może chcieć od was pieniądze, to też tak jest, nie powinien, tak według mnie, ja nie znam się też na tym, jak to jest... Ale no sam fakt tego, że musicie znowu przyjechać, tak jak ty musiałaś przyjechać, tak? Że musicie znowu przyjechać, poświęcić czas. No, ja wiem, ale że i tak jest. Lepiej w takim tempie to sprawdzić, to znaczy podczas tego aktu, niż po fakcie, no bo już jest wysłane, wszystkie dokumenty notariusz wysłał, wtedy jest problem. Albo też ostatnio byłam u innego notariusza ze sobą, która kupowała nieruchomość i tam pani notariusz pomyliła adres korespondencyjny, pod który później tam Wydział Ksiąg Wieczystych będzie wysyłał jakiś dokument, nie wiem za bardzo. I, no i później niestety był problem, no bo już dokumenty poszły i trzeba było to odkręcać. No. Tak, nie, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy się może pomylić, dlatego lepiej pilnować, żeby było wszystko okej. Dobrze, a powiedz mi, czy jest w ogóle jakaś strona albo jakiś raport, gdzie możemy sprawdzić dewelopera albo inne firmy, na przykład te, które deweloper zatrudnia do zrobienia, bo podejrzewam, że on zatrudnia kogoś, tak? Czy to, chyba, że to są jego pracownicy, ale no nieważne. Czy jest jakaś strona albo jakiś raport, gdzie możemy sprawdzić właśnie informacje na temat takiego dewelopera? Czy musimy czytać w internecie, fora, siedzieć, czy się kogoś dopytywać? Są ogólnie dwie możliwości. Albo deweloper może sam budować swoimi siłami, swoimi pracownikami i zazwyczaj tam są jakieś spółki córki, i buduje swoimi podwykonawcami, albo zatrudnia generalnego wykonawcę i zleca wybudowanie jakiegoś obiektu i ten generalny zatrudnia już też podwykonawców, albo swoimi siłami są różne możliwości. Mhm. I czy jest jakaś możliwość sprawdzenia? Ja nie znam, ale może jest. Ja nie wiem, no tak naprawdę na budowie jest bardzo duży obrót. Nie wiem, jak to powiedzieć, ruch. Ruch. Jest, niestety na takich budowach jest bardzo dużo różnych firm, pracownicy się zmieniają, ekipy się zmieniają, firmy się zmieniają, niestety bardzo często, naprawdę, bo wiadomo, że deweloper nie płaci najlepiej wykonawcom, podwykonawcom i kadrze nadzorującej, więc czasami wykonawcy też się denerwują i schodzą z budowy na przykład. To mnie zaskoczyło. Czasami. Nie wiedziałam. No, niestety jest. Deweloper oszczędza na wielu rzeczach bardzo często. Chyba, że to jest jakiś naprawdę porządny deweloper, no to niestety też ceny za jego nieruchomość muszą być troszeczkę wyższe. No to wtedy faktycznie już ma też sprawdzonych swoich podwykonawców. Ale jeżeli to jest jakiś mały deweloper albo dopiero zaczyna, no to on też się uczy, też sprawdza te ekipy podwykonawców. No i wiadomo, że jak ktoś coś źle robi, no to niestety trzeba się z nim pożegnać. Więc nigdy nie wiemy. A tak naprawdę w samej ekipie podwykonawczej może być załóżmy 20 panów, no i nie wiemy, kto robi dane piętro, dany budynek. No tak. Ciężko to sprawdzić gdziekolwiek. Ja nie znam takiego portalu, gdzie można byłoby sprawdzić. A jeżeli chodzi o dewelopera, no to nie wiem, mi się wydaje, że im większy deweloper, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie coś nie tak. No bo już ma doświadczenie, chociaż tak naprawdę każdemu może się zdarzyć, bo jakieś problemy z siecią, czy jakieś prawne, że nie może uzyskać później pozwolenia na użytkowanie, no to są takie już problemy, które mogą się zdarzyć każdemu, nawet największemu deweloperowi, więc może być różnie. A słuchaj, ja teraz mi przyszło takie pytanie. Powiedz mi, czy ty jako kobieta, jak idziesz rozmawiać do dewelopera, masz zrobić protokół, teraz tak sobie pomyślałam, no bo w większości deweloperzy to są mężczyźni, tak? Tak. Są pojedyncze osoby, które są kobietami. Natomiast jak ty wchodzisz jako kobieta, czy oni cię słuchają, czy, że tak powiem, tak trochę mniej? Czy jesteś za nich, biorą cię jak autorytet i słuchają, czy nie? Jak to wygląda? Teraz już na większości łódzkich inwestycji raczej tak, bo już te czasy cały czas powtarzają, tak, więc o, pani Kamila, dzień dobry, ciekawe ile będzie słabo. O, ciekawe jak dzisiaj będzie i się śmiejemy. Faktycznie na początku tak było, że szłam i przez pierwsze 15 minut to było takie zdobywanie szacunku i respektu. No bo wiadomo, że no, nie wiadomo kto przyszedł, tak? Ja też ogólnie nie wyglądam jakoś poważnie. Jakby się urwała z liceum. Widziałam cię w realu, więc wygląda to dobrze. No właśnie. A więc
Czasami jest ciężko, ale nigdy nikt mi nie dał odczuć tak jakoś, że nie wiem, że jestem kobietą i się nie znam na czymś. Okej, no to super. Nie, raczej w porządku. Ja też jestem taką osobą, że raczej lubię na przykład skracać dystans i tak przechodzę do takiej merytorycznej rozmowy, ale takiej luźnej, że też mam takie normalne podejście, nie czepiam się, nie wiem, jakichś takich głupot, których nawet nie wiadomo jak naprawić i w ogóle, które nie są Bo usterką. tak, bo Tylko też, mam takie, tak, bo widzimy tak, się. bo czasami klienci na przykład mówią coś, że coś im się nie podoba i też staram się wytłumaczyć, że to niestety może nie jest funkcjonalne, ale może tak być, no bo jest zgodnie z przepisami, zgodnie z normami i musimy to zaakceptować, więc też zazwyczaj nie mam problemu. Chociaż kilka tam takich nieciekawych sytuacji pewnie miałam. Ale to zapominamy nie o nich, przemilczmy je. Tak, myślimy tylko o dobrych rzeczach, złe zostawiamy. Okej, okay. To jeszcze powiedz mi, zanim przejdziemy do pytań. Już mówiłaś, że pracujesz na terenie Łodzi, bo to chciałam cię zapytać, ale mówiłaś, że... A województwo łódzkie czy tylko Łódź? Tylko Łódź. Tylko Łódź. Już nawet okay. No nie tak, jeszcze bo jesteś Łódź. Tak zajęta, no to wiadomo. Natomiast, a czy, bo prowadzisz jeszcze właśnie, jakby ktoś chciał się szkolić w tym temacie, to zapraszamy do Kamili, prowadzi szkolenia, możecie zostać, jak to się mówi, odbieraczami. Ja sobie wymyśliłam to słowo, w ogóle ono chyba nie istnieje, ale ja nazywam takie osoby odbieraczami. Mnie to bawi, ogólnie jest mało profesjonalne, ale jestem odbieraczem. Ogólnie jestem magistrem, inżynierem sieci, instalacji w budownictwie, bla, 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 ale śmiesznie brzmi odbieracz i w sumie jestem odbieraczem. Odbierają do Kamila, robi takie szkolenia, więc zapraszamy. A powiedz mi, no bo już wiem, że wyszkoliłaś się, miałaś chyba, nie wiem, dwie tury? Pięć tur, 51 osób, tak, przeszkolonych. Jak to przeleciało. Tak. Czy jakby się ktoś potrzebował z innego miasta, to jesteś w stanie polecić taką osobę? Tak, tak. Tak, czyli jestem na bieżąco z tymi osobami, naprawdę bardzo różne osoby się szkoliły, i architekci, i projektanci, i inżynierowie, naprawdę dużo osób jest zainteresowanych takim tematem, bo na studiach nas tego nie nauczyli. Wiedzę trzeba zdobyć niestety w praktyce albo na szkoleniu i prowadzę takie szkolenie. Na koniec lutego będzie moja premiera szkolenia online, no a w maju, w czerwcu ruszamy z kolejnymi edycjami szkolenia stacjonarnego z przeprowadzania odbiorów technicznych. To super. Okej, okay, to zaraz przejdziemy do pytań. Ja jedno zdążyłam zanotować, a potem to już nie nadążałam, więc przeczytam ci to pytanie i w międzyczasie zacznę scrollować, więc nie zdziwcie się, że będę, że tak nie... ruszać palcem. Będę słuchać. Nie, słuchać to ja się będę. Słuchać się będę. Okej, jest pytanie. Ile czasu po odbiorze bezusterkowym deweloper musi umówić notariusza? Rozumiesz? Nie ma takiego. Tak, 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 ja rozumiem, o co chodzi. Tak naprawdę deweloper ma czas do terminu zawartego w umowie deweloperskiej, czyli otwieramy sobie umowę deweloperską i tam będzie napisane, do kiedy musi dojść do aktu przenoszącego własność. I do tego terminu on ma obowiązek tak naprawdę wyrobić się, żeby zaprosić na akt przenoszący własność, ale czasami zdarza się, że to jest tego samego dnia, co odbiór techniczny, czasami jest następnego dnia, czasami jest za dwa tygodnie. Tutaj nie ma takiej konkretnej daty, znaczy jest konkretna data w umowie deweloperskiej, ale nie ma tak jakoś ustawowo, że to musi być, nie wiem, 3 dni po odbiorze technicznym. Na pewno musi być po odbiorze technicznym, nie może być przed odbiorem technicznym. Okej, okay, to następne pytanie. Jak deweloper się spóźnił 3-4 miesiące, to można ubiegać się o odszkodowanie? Podejrzewam, że z oddaniem nieruchomości, bo nie ma konkretnego, zając pyta. Na pewno tutaj trzeba byłoby dać naszą umowę deweloperską jakiemuś adwokatowi do przeanalizowania. Ja mam taką osobę, którą mogę polecić, która analizuje umowy deweloperskie, zajmuje się sporami z deweloperem, sporami z zarządcami, więc mogę taką osobę polecić, jak ktoś potrzebuje, to niech napisze do mnie, to wyślę ten profil na Instagramie tej dziewczyny. I no... Nie wiem, czy odpowiedziałam to. Możesz powtórzyć jeszcze raz, bo może coś tak, znalazłam to samo pytanie, więc Zajac, jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, to potem osobę potrzebujesz, to właśnie napisz na DM-a do Kamili, bo było pytanie, dostałem teraz jest konkretnie, dostałem mieszkanie od dewelopera i było opóźnienie 4 miesiące, można ubiegać się o odszkodowanie. Może być odszkodowanie za opóźnienie, a raczej to są odsetki za opóźnienie, ale właśnie trzeba zobaczyć też, jakie zapisy są dokładnie w tej umowie deweloperskiej, bo niestety czasami deweloperzy się zabezpieczają, no ale to jest kwestia przeanalizowania tej umowy. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie i też staram się w takie prawne aspekty za bardzo nie wchodzić, bo niestety wiemy, że czasami jedno słowo potrafi zmienić całą umowę. Tak, więc ja mniej więcej wiem, co i jak, ale nie powiem. Tutaj... nie wiem, ale każdy przypadek może być inny i tutaj lepiej to skonsultować ze sobą, która zna się na takich aspektach prawnych, żebym nie wprowadziła kogoś w błąd.
Dokładnie, poczekaj, poczekaj. Bo jest. Może ja też Ile? Dobra, to już było. To już było, też szukaj. Ja od początku idę, więc to chwilę mi zajmuje. Bardzo mi miło było dwa miesiące, Kate Kacha, 2 miesiące trwa regulacja drzwi, deweloper mówi, że... Przepraszam, przepraszam, nie słuchałam Cię, bo już czytałam. Mogłam prosić od początku? Nie ma sprawy. Kate Kacha pyta, pisze w sumie, że 2 miesiące trwa regulacja drzwi, deweloper mówi, że to nie usterka. Mhm. Czy według Ciebie to jest, bo to nie ma dalej napisane, więc czy to według Ciebie może, jest usterka, czy nie? A może to nie jest wina regulacji, tylko coś tam jest nie tak z obsadzeniem tych drzwi wejściowych. Może on już, no nie wiem, może tam już robili co mogli i podwykonawca powiedział, że już się nie da tego wyregulować, a na przykład to ścieżnica jest źle zamontowana. Trzeba byłoby na pewno to sprawdzić i na pewno trzeba wezwać dewelopera do naprawy. Jeżeli on tego nie naprawi, no to też może spróbować znaleźć kogoś, kto by to naprawił. Trzeba poszukać podwykonawcy albo jakiegoś fachowca, który by się w ogóle podjął naprawy tego, też jakby to wycenił, żeby zobaczył, przyszedł i co jest z tym nie tak, no bo też nie wiemy na ten moment, tak? Bo nie widziałam tego przypadku i nie wiem, co tam jest nie tak. No ale okay. Wzywamy, męczymy pismami, a jak nie działa, to jakieś pismo od adwokata. Boże, dlaczego coraz mylę adwokata i notariusza? Pismo od adwokata, akt notarialny u notariusza. Spokojnie. Teraz Joanna Rapcz pyta i pisze, lekko kontrowersyjne pytanie. Czy osoby wykonujące odbiór mieszkania często żyją w symbiozie z deweloperem? Pytam, czy przy moim odbiorze pan się przywitał z deweloperem i kilka usterek kierował i nie wiem dokładnie. Chodzi, może chodzi, że, może że się znamy i mamy jakieś tam układy z deweloperami? Może o to chodzi? Myślę, że tak, że to mogło być takie pytanie, czy jak się znacie, to że tak powiem trochę jak się przywita z deweloperem, no powiesz cześć, cześć, to tam czy dzień dobry, a już cię znają, to tak podejrzewam, że o to chodziło. Mm-hmm. To czy, że tak powiem, idziesz na rękę deweloperowi czy klientowi? Myślę, że o to nie, chodzi. Już mówię. Dlatego było no faktycznie tak jest, że widzimy się z tymi ludźmi, bo tak naprawdę umówmy się, deweloper nigdy na odbiór nie przychodzi, tylko to jest przedstawiciel dewelopera. Tak, musimy to uściślić, bo może ktoś nam tutaj zwrócić uwagę, że to jest przedstawiciel dewelopera, albo to jest na przykład ktoś z biura sprzedaży, bo tylko przyszedł zapisać jakieś usterki, albo to jest osoba techniczna, inżynier z budowy, albo kierownik budowy. I teraz no my się znamy, no bo przychodzimy na te odbiory, umówmy się, też nie ma nie wiadomo ilu inwestycji w takich miastach, tylko są załóżmy kilka w danym terminie się odbiera, no i widzimy te osoby 10 raz w przeciągu 2 tygodni, no to rzecz jasna, że się znamy i też czasami lepiej, czasami gorzej, wiadomo, czasami jest śmiesznie, czasami nie jest śmiesznie, jak jest dużo usterek. Wiesz ale... co, bo ja mam tutaj dalszą część tego, teraz zobaczyłam, jest napisane, że no właśnie tak jak ta osoba, która przyszła zrobić odbiór, wprost do dewelopera mówi, że a to ci tutaj daruję, bo w mieszkaniu na górze było nie do przyjęcia. A, to możliwe, że po prostu w mieszkaniu na górze było dużo gorzej coś wykonane, że to jest, może nie jest super ekstra, ale jest do zaakceptowania, że faktycznie niektóre rzeczy są w ten na przykład, sposób. Okay. Tak mi się wydaje, ja tak zrozumiałam, że faktycznie piętro wyżej na przykład mogło być super ekstra pogniatany parapet porysowany we wszystkich mieszkaniach na tej inwestycji, były tragiczne parapety, jak widział ten odbieracz, jak oni naprawiają te parapety, to już mówi, dobra, wiesz co, to w ogóle nie dotykaj tego parapetu, bo zrobisz gorzej niż przed naprawą, bo załóżmy była jakaś malutka ryska, więc to ci daruję. I może na tym to polegało. Też nie wiem, jaka to była usterka, tak? To też można byłoby dopytać tutaj. Mnie ktoś napisze, jak jeszcze ogląda. Jasne, już. A jak nie chcecie słuchać aktów, to zatrudnijcie dobrych agentów nieruchomości, mówi Roger Pietkiewicz, tak? Zapraszam dokładnie, do prawda, zgadza się. Tak, jeszcze zobaczymy, czy coś ktoś pisał. A jak nie, no to zakończymy. Ale chyba, że jeszcze coś macie, jakieś pytania, to piszcie jak najbardziej. Kamila jest tutaj, więc możecie ją, że tak powiem, przemeglować. Prawda. Tak, tak. Nie. W ogóle to bardzo miło mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że powiedziałam coś wartościowego dla kogoś. W ogóle już staję się ekspertem powoli, coraz mniej się stresuję, bo umówmy się, takie live'y są bardzo stresujące, bo trzeba się przygotować i też nie wiadomo, jaka będzie reakcja i czy będzie jakieś zainteresowanie, czy nie, więc bardzo dziękuję, że oglądaliście i byliście super, z nami. Super, że byliście, tak. I pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie zrobić odbiór techniczny w Łodzi, to skontaktujcie się z Kamilą.
do siebie zapraszam, jeżeli chcielibyście sprzedać albo kupić nieruchomość. Natomiast dziękuję Wam przede wszystkim, że byliście, za pytania. Jeszcze Kamila, tylko może też powiem, też powiem, że jeżeli chodzi o odbiory techniczne, to u mnie może być już ciężko z terminem, ale zawsze w razie czego mam kogo polecić do odbioru technicznego w Łodzi, a Monikę ja polecam do obrotu nieruchomościami, do sprzedaży, zakupu. Dziękuję. Jak ktoś chce sprzedać swoją nieruchomość, naprawdę polecam, bo jest mega rzetelna i nie jest taka jak większość agentów, że nie wiem, bierze zlecenie, wystawia na oto dom i kończy swoją pracę. No, nie, absolutnie nie. Więc o, miło naprawdę Was się słuchało. Super. Bardzo dziękuję. Odbiory, bardzo dziękujemy. I zapraszamy do śledzenia nas w social media. Boże, trudne słowo. Tak. Już dzisiaj jest późna godzina, więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Live będzie zapisany. Mam nadzieję, że uda mi się zapisać, bo to jest mój pierwszy live. Będzie więcej z innymi ciekawymi osobami, więc też Was zapraszam, będę dawać znać. Kamila była pierwsza i jeszcze raz Kamila Ci bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. I miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Pa. 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 Ja chyba tej nic nie dotykam, nie wiem, żeby nie popsuć. Nie dotykaj, ja spróbuję. Jest, tak. 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 Tak, ja sobie tak przeskroluję jeszcze chwilę. Siedzimy jeszcze trochę. Tak.